Witam bardzo serdecznie w grze 2048 na Atari XLXE. Gra wydana w 2022 roku przez PT Soft, a została naprogramowana przez Pavel Derbera, czyli generalnie jest to czeska gra. Więc od czego zaczynamy? No, wciskamy spację i klawiszami kursora musimy łączyć ze sobą te właśnie jednakowe nominały w taki sposób, aby ostatecznie uzyskać wartość 2048, co jest dość trudne do zrobienia. Jeszcze nigdy mi się nie udało, dlatego że im więcej tutaj będzie tych cyfr, tym trudniej oczywiście będzie o miejsce dla nich. Dlatego tutaj trzeba cały czas strategicznie myśleć, w jaki sposób przesuwać to, bo kierujemy lewo, prawo, góra, dół. Więc jeśli teraz dałem w prawo, wszystkie schodzą w prawo i dodawany jest kolejny bloczek. Teraz w dół. Teraz tutaj mam ile tych bloczków? 5, 6, 7, tak? Teraz mam już 8, czyli za każdym ruchem dodawany jest jeden bloczek i jeśli nie będziemy już miejsca mieć, aby cokolwiek ze sobą połączyć, gra się permanentnie zakończy. Dlatego nie jest to takie proste. Tutaj ciekawie rozwiązany jest temat tego dźwięku, że im większe nominały ze sobą łączymy, tym głośniejszy dźwięk. Ciekaw jestem, jaki będzie dźwięk przy 2048, ale im dalej, tym będzie bardziej głośno. Dobra, czasami jest trudno tutaj znaleźć jakieś rozwiązanie, więc no, jak widać, coraz więcej mam tych obiektów, bo już jest coraz więcej cyfr. Każda z tych cyfr ma oczywiście inną kolorystykę, tak aby można było łatwiej odróżnić, co jest czym. Czyli te kolory są tylko i wyłącznie dla ułatwienia, ale wcale tak łatwo, jak widać, nie jest. Czasem się udaje, że cztery naraz można bloczki usunąć, a czasem po prostu tylko dwa. No teraz polecą cztery w sumie, właściwie cztery. No dwa zniknęły, bo się zamieniły na wyższe nominały, a pozostałe. A i teraz mamy tu albo tu, nie? Ok. Także trzeba właśnie tak kombinować. Już mam 128. Czy będzie więcej? Trzeba też trochę myśleć, w którym kierunku w danym momencie przerzucić, aby była możliwość połączenia pewnych wartości. Także taka spoko gierka. Zresztą w tego typu gry już wcześniej grałem na innych platformach. No zobaczymy, jak pójdzie mi na Atarynce. Chyba maksymalną wartość, jaką udało mi się zyskać, to chyba było 512, ale do końca pewny nie jestem. Ale możliwe, że tak. No zobaczymy. Na razie mam 128. Czy uda się więcej? To się okaże. Ale ciągle te cyfry trzeba przerzucać z jednej strony na drugą, tak aby właśnie to wszystko łączyć w jak największe nominały. Tak, i tylko jednakowe cyfry można ze sobą połączyć. No taki jest zamysł tej gry. Więc myślę, że jest to ciekawy pomysł. Dobra. Zobaczmy, jak to pójdzie. Już coraz mniej miejsca mam. Więc sytuacja się robi nieco nieciekawa. No zobaczymy. Okej, jakoś tam próbuję jeszcze walczyć z tym, ale tutaj już się robi coraz właśnie ciaśniej, że tak powiem. Okej, mamy 256. Już jest całkiem dobry wynik.
ale to jeszcze mnie nie do końca satysfakcjonuje. Czy uda mi się osiągnąć mój rekord? Nie wiem, ale postaram się, może się uda. Co nie jest takie oczywiste i proste, jak widać. To naprawdę trzeba kombinować na wszelkie możliwe sposoby, żeby tak się stało i w miarę możliwości jak najwięcej tych bloczków właśnie niwelować. Raz się ma dobrą taktykę, raz się ma mniej dobrą taktykę, no różnie z tym jest, ale trzeba po prostu próbować. No tutaj jest już, no dobra, 64 już mamy. No jest coraz ciaśniej się robi, bo jest coraz więcej cyfr. Także no dojść do 2048 to jest nie lada wyzwanie. No ale zobaczymy, dokąd, czy uda mi się zrobić 512. Chociaż tyle, to bym przynajmniej swój rekord dogonił. No ale zobaczymy. Łatwe to nie jest. To od razu mówię. Dobra, tutaj się uda w ten sposób. Tak trzeba troszeczkę właśnie myśleć już naprzód, mniej więcej, co będzie, gdy ja przesunę to w danym kierunku. Co wcale nie musi być takie oczywiste. No, zobaczymy. 16:32 już mam tutaj. Tak, jest coraz więcej no cóż, nie wiem, czy mi się uda, bo już widzę, że jest bardzo, bardzo ciasno, ale ile się uda, to jeszcze zrobię. I niestety koniec gry. No nie udało się. Tak właśnie w tą grę się gra. Czy chcemy znowu zagrać, to mamy po czesku. Ano. No i zaczyna się zabawa od samego początku. Więc polecam taką logiczną łamigłówkę każdemu. I do zobaczenia w kolejnej recenzji gier na Atari.